Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Podlasiu rozpoczęła się w marcu 1963 roku z inicjatywy instruktorki powiatowej Związku Kółek Rolniczych pani Jadwigi Mokrackiej. Pierwszą przewodniczącą zostaje Elżbieta Płachta, w następnym roku pani Zofia Dębecka. Po 3 latach funkcję przewodniczącej na 7 lat przejęła Janina Górecka. Na kolejne 2 lata wybrana zostaje Zofia Dębecka. Od roku 1976 do 2013, to jest przez 37 lat, stanowisko przewodniczącej pełniła Elżbieta Płachta, która zmarła w marcu w tym roku. Na początku w Kole Gospodyń było 9 kobiet. W kolejnych latach przybywało coraz więcej członków, a w 80 roku liczba kobiet wzrosła do 104 osoby. W latach 70-80 koło działało bardzo prężnie. Organizowane były różnego rodzaju kursy, takie jak piekarniczo-cukiernicze, garmażeryny, krawieckie, harciarskie. Odbywały się też zabawy taneczne. Pani Przewodnicząca, Pani Starosto, Panie Burmistrzu, Drogi Księże Proboszczu, Drodzy Zaproszeni Goście, a przede wszystkim Drodzy Jubilaci. 50 lat, tak jak było powiedziane podczas mszy świętej, to jest złoty jubileusz, czyli świadczy o Waszej wytrwałości, o Waszej dorosłości, a przede wszystkim o Waszej mądrości. Myślę, że przez wiele, wiele lat pokazaliście świetną swoją pracę, to co potraficie zrobić, jak działacie na rzecz promowania naszej gminy, naszego miasta. W ostatnich latach szczególnie mogliśmy na Was liczyć podczas wielu imprez, które reprezentowaliście jako koło gospodyń, ale przede wszystkim jako naszych mieszkańców, naszej gminy Wierusz. Wielu imprezach towarzyszących, poszynkach, jarmarkach, czy tak jak tutaj Pani Przewodnicząca wspomniała, innych imprezach lokalnych organizowanych na terenie gminy, powiatu, jak również województwa, zawsze przynosiliście próby naszego miasta, naszej gminy. My jako mieszkańcy naszej gminy nigdy o Was nie zapomnimy. Będziemy Was wspierać chociaż duchem. Nie wspomnę tutaj oczywiście również o finansach. W miarę możliwości będziemy starali się Was zawsze wspierać, ale pamiętajcie również o nas i promujcie naszą małą ojczyznę, naszą ziemię wieruszowską. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Pozwolę sobie Panią Alicję tutaj do siebie i jeżeli można również, nie wiem, radnych, dlatego że mamy ufundowany taki drobny upominek w imieniu z moim, jak również z samorządu gminy Wieruszów i myślę, że na ręce tej Pani Przewodniczącej przekażemy, a na pewno to będzie upominek przydatny do Waszej dalszej działalności. Pani sekretarz, mogę prosić? Pani burmistrzu? Pani ręce. Na skromne drugie dowód uznania i pamięci o Waszej działalności. Wszystkiego. Dostojne jubilatki, aczkolwiek młode panie. Panie Radna Sejmiku Wojewódzkiego, Panowie Burmistrzowie, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy, Czcigodny Księże Proboszczu, Szanowni Goście, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję, że jako przedstawiciel Samorządu Powiatu Wieruszowskiego mogę wziąć udział w Waszym dostojnym jubileuszu 50-lecia roku. Zawsze tutaj z nami były, pomagały, współpracowały i myślę, że dzięki takiej współpracy między innymi ochotników strażaków, koła gospodyń wiejskich i innych organizacji funkcjonuje tutaj życie społeczne właśnie między innymi w tym obiekcie. Ale nie tylko, bo jesteście widoczne również na różnych imprezach, przedsięwzięciach organizowanych przez samorząd miejski czy też samorząd powiatowy. Chciałem Wam bardzo serdecznie w imieniu Samorządu Powiatu Wieruszowskiego z tym własnym podziękować za Waszą aktywność społeczną, za zaangażowanie, za wkład pracy. Jubilatki, Pani Przewodnicząca, zaproszeni goście, o przepraszam bardzo, złożyć.
mała awaria, ale to się zdarza. Proszę Państwa, chciałam złożyć jak najserdeczniejsze gratulacje w imieniu i Pana Marszałka Województwa Łódzkiego i Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego i również i w imieniu własnym pogratulować tak wspaniałego jubileuszu. Ja jestem szczęśliwa, że mogę również z Państwem współpracować, że możemy się również spotykać i w Łodzi, prawda, na różnego rodzaju jachmarkach, na targach, na konkursach kronik, które również są organizowane przez Województwo Łódzkie. Serdecznie jeszcze raz Państwu gratuluję wytrwałości, tej więzi, wymiany doświadczeń, bo przecież tak jak tutaj podczas Mszy Świętej ksiądz wspominał, przyciągajmy również młodych, bo bardzo nam zależy na tym, żeby umieć kultywować polskie tradycje. Chciałbym złożyć na Wasze ręce wszystkiego najlepszego, zdrowia, życia, pomyślności, dalszej współpracy na niwie społecznej oraz z okazji tego jubileuszu życzę Ci dalszych 50 lat następnych. Skromny upominek został dostarczony do Waszego pomieszczenia już, także dziękuję za uwagę. No nie taki skromny, dosyć porządny ten upominek. Pani Przewodnicząca, zaproszeni goście, a przede wszystkim drogie Panie, to, że zaprasza się aktualne władze, no to jest taki zwyczaj i też jest taka potrzeba, żeby zauważyła władza to, co się robi dzisiaj. Ale ja zauważam również to, że będąc pierwszym starostą powiatu wielkopolskiego, dzisiaj zostałem zaproszony również na tą uroczystość. Z tego powodu jest mi bardzo miło, że mogę tutaj z Państwem gościć i że mogę obchodzić te 50-lecie. Jak mówili tu już przedmówcy, to jest tradycja i Wy tą tradycję kultywujecie. Że macie 50 lat, to dobrze, bo od 50 się liczy w drugą stronę. Czyli będziecie coraz młodsi, 49, 48, bo liczy się, ile się lat ma do setki. Ja również chciałbym tutaj wspólnie z małżonką złożyć Wam najlepsze życzenia, a przede wszystkim dużo zdrowia. Miejskie opinie biblioteki publicznej, całego grona naszego. Pani Tadusia, która tutaj jest Waszym sąsiadem, życzymy dalszych kolejnych pięknych jubileuszy i ciekawej pracy, ciekawej inicjatyw dla dobra wspólnego. Widzę, że tutaj jest bardzo dużo przepisów. Od nas jest też książka Wielka Księga Ciast Siostry Anastazji i proponuję, żeby przy następnym jubileuszu wypróbować te wszystkie przepisy i zobaczyć, czy ta książka była tego warta, czy to się obrócza. Oby się dożyli jeszcze te 50 lat. Drogie sąsiady, w imieniu Miejskiego Ośrodka Praktyki i Terapii Uzależnienia chcieliśmy Panią życzyć dużo radości, życzliwości od ludzi, pogody ducha, satysfakcji z wykonywanych zajęć i wszystkiego najlepszego na najbliższe 50 lat. Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bartoszowicach, na Pani ręce, Pani Przewodnicząca, z okazji pięknego jubileuszu 50-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich po Zamczu składam wszystkim Paniom najlepsze życzenia i serdeczne gratulacje. Że na ręce Pani Prezes złożę jeszcze życzenia dla wszystkich Panów z Koła Gospodyń Wiejskich po Zamczu, tak wspaniałego jubileuszu. Przede wszystkim zdrowia jeszcze raz, zdrowia wiadomości tej pracy społecznej, żeby ta praca społeczna, drodzy Państwo, sprawiała satysfakcję, bo wystawiając się na różnych imprezach, różnych środowisk, promujecie nasze Pozamcze, gminę Wieluszów, powiat Wieluszów, jest to bardzo miłe. Myślę, że jestem Panie w stanie zapewnić, że nie zostaniecie same, a takim szybkim przykładem, że nie zostaniecie same, jest obecność Państwa na dzisiejszej imprezie. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i pozwolę sobie odczytać, bo jednak mam wyjątkową tremę. Gratuluję pięknego jubileuszu 50-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich pod Zamczu w dodatku uznania za efektywną integrację i ambitne realizowanie potrzeb społecznych dla dobra mieszkańców wsi.
Życzę dalszego aktywnego rozwoju, sukcesów i wszelkiej pomyślności. Dziękuję za dobrą współpracę z doradztwem rolniczym na rzecz poprawy jakości życia i rozwoju obszarów wiejskich. I zakończę może takim mądrym zdaniem. Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. Każdy nieznany ląd.